bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jesteśmy na planie 8 serii Rancha. Rozmawiamy z reżyserem, panem Wojciechem Adamczykiem. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Miałam nie pytać o to, co będzie w 8 serii, ale zapytam, bo tak nas strasznie to interesuje, że chcielibyśmy wiedzieć i zdradzić co nieco mieszkańcom, co tu się będzie działo. To chodźmy na spacer. Proszę bardzo. No więc w 8 serii wydarzenia rozpoczną się mniej więcej tydzień po zakończeniu 7 sezonu i właśnie te historie będę opowiadał naszym widzom wraz z moją znakomitą ekipą, którą właśnie w tej chwili mogą Państwo zobaczyć za mną. Tak. Nasi bohaterowie pojawią się w zupełnie nowych sytuacjach. Część będzie kontynuacji, część zupełnie nowych wątków. Mogę powiedzieć, mogę zdradzić jedną tajemnicę, że wróci Monika. Ale w jaki sposób wróci, to też jeszcze nie mogę powiedzieć. Tak. A czy dowiemy się coś, co z karierą senatora? No, senator oczywiście w dalszym ciągu zamierza rozwijać swoją działalność polityczną, korzystając również prawdopodobnie z możliwości, które jemu utworzyła Unia Europejska. Senator założył świeżutko swoją partię, w związku z tym ta partia powinna teraz nabrać wiatru w żagle i będzie próbowała zadziałać, wypłynąć na szerokie wody. Czym kryje się urok tego serialu, że to już 8 seria, miał być tylko 4? To źle? No, bardzo dobrze. Nie mówię, że źle. Bardzo dobrze i my się bardzo tutaj cieszymy. No ja również się bardzo cieszę. Proszę Pani, wydaje mi się, że serial podoba się dlatego, że opisuje nasze wady w sposób tym wadom życzliwy. To znaczy, jeżeli nawet zostaje postawiona jakaś trafna diagnoza, która ośmiesza sposób postępowania, jakąś wadę, jakąś, nie wiem, skazę, pewien rytuał, to mimo wszystko w konsekwencji, na samym końcu nie ma wyszydzenia, nie ma wydrwienia, tylko jest życzliwość i danie człowiekowi czy grupie szansy na to, żeby się poprawiła. Ten serial generalnie daje nadzieję. Jego wizja świata, aczkolwiek myślę, że precyzyjna i kąśliwa, jednak daje nam wszystkim wiarę w to, że może się zmienić na lepsze. I to jest serial dla optymistów, a nam w trudnych czasach kryzysu optymizmu potrzebny. A czy my możemy mieć w takim razie nadzieję na to, że tych odcinków będzie jeszcze bardzo dużo i tych serii jeszcze bardzo wiele? Ja na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ale jeżeli Państwo będziecie wsparci teraz przez co słychać, oglądali gremialni, rzucili się do telewizora, będzie oglądali 1, 2, 3, 4 więcej, no to być może przekona do telewizji i będzie chciała nakręcić następne sezony. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękujemy serdecznie. Jesteśmy w filii Biblioteki w Mrozach. Tutaj udało nam się znaleźć serialowego Pietrka, ponieważ jest to jedno z najchłodniejszych dzisiejszych miejsc. Witam serdecznie. Chciałam zapytać, jak pracuje się na planie? Dzisiaj nie jest łatwo. Witam ja serdecznie. Witam, tu obok mnie siedzi pani urocza, pani bibliotekarka, dobrze mówię. Proszę się przedstawić. Anna Gołąska. To jest pani Ania. Ja mam takie udogodnienie, że mogę się tutaj u pani Ani schować i czasami się tam między regałami układam. Już nie czytam, bo nie mam na to czasu na planie. Tutaj nawet umyłem u pani Ani truskawki. To jest, mówisz, że tak powiem, w międzyczasie się posilam witaminą. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Nie wiem jak u was, to jest dzisiaj 20, jest, o ile pamiętam, 20 czerwca. Nie wiem kiedy będziemy gadać przez ekran, ale to zdaje się jest dzień jakiś maksymalny, bo to co dzisiaj się dzieje na Owerczce to jest koszmar. Po pierwsze, ze względu na temperaturę oczywiście, ale temperaturę tą, którą obdarza nas słońce. No i jednocześnie przepraszam naszych fanów, którzy przyjeżdżają coraz bardziej licznie. Nas to powoli zaczyna przerażać, bo ja wiem, że to dla każdego z was jest jakaś chwila jedyna w życiu, a to dla nas są te chwile, co wy nam zabieracie, właśnie jedyne, żeby złapać świeżego powietrza, więc czasami będziemy nosem kręcić, no ale mam nadzieję, że jakoś tam się uda wam cokolwiek upolować. My będziemy się opierać, no ale nikogo nie odepchniemy, ale za to produkcję będziemy włóczyć za włosy po tym rynku, że pozwalają na to, no trudno. Od czasu do czasu ktoś do nas idzie, robimy sobie tych zdjęć już bez liku. Mam nadzieję, że one oczywiście gdzieś będą umieszczone, te zdjęcia, no. No jakby co, to na razie was pozdrawiam. Powiem wam tak, teraz mówię do telewizów.
Troszkę jestem zmęczony, bardzo was kocham, ale chyba na dzisiaj tą rozmowę zakończymy, bo muszę odpocząć. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, cześć. Ekipa Rancza jest tutaj już ponad 8 lat i jak zmienił się Jeruzal przez ten czas? Nie 8 lat, tylko 8 rok, proszę panią, bo ja tutaj udział biorę, jestem blokersem. No jak nie blokuję, to biorę udział też jako statysta. Konikiem tu jeździłem z furą, Piotrka woziłem, brony woziłem po rynku, no i zawsze parę groszy jest. I dzięki Ranczowi mamy ładny kościół odnowiony, prawie od podstaw, no mamy kostkę ułożoną w koło, park jest ładny, światła założone, dzięki Ranczowi. Powstał pomnik na środku? Na środku pomnik to jest lipa, bo to jest ze styropianu, tylko dla filmowców, tu nic nie było i nie ma, jak one zjeżdżają, to go chowają do księdza. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.